Siemanko, jestem Halvon i witam was w drugim odcinku z serii Rolnik Zasady. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, co zrobiłem i pójdziemy wykosić soję. Tutaj mam już sprzęt do wykoszenia soi przygotowanej. O, bo na przyczepie, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, wykoszona została... Boże, owiec został wykoszony. Tutaj nic jeszcze nie posiałem. Tu próbowałem, przyjechałem tylko kultywatorem, bo spiąłem, zaraz wam pokażę, co zrobiłem dokładnie, spiąłem. Oto to agregat typowo osiewny z siewnikiem i 60 nie dało rady. No to postanowiłem, mówię, to postanowiłem, że zaoram tutaj to pole, zaorałem to pole, to na razie niech sobie będzie tutaj ten. No to uprawimy najpierw w następnym odcinku albo coś. Albo jeszcze dzisiaj może jak się uda, jeżeli zdążymy. Bo to co mam zaplanowane, to chcę pojechać wykosić soję, także idziemy, zrobimy sobie ten. Tędy sobie otworzymy wrota, na razie fachnik stoi. Idziemy, zapakujemy sobie ten, jak to się nazywa. Zapakujemy sobie ten ostatni rower na... Tym razem tutaj na ten, o. Dobra, wejdziemy coś. Muszę wejść, poprawić go. O. Aha, dobra. Ładnie, pięknie wyszło wszystko, się popierdzieliło coś totalnie. A ja wyłączę tylko sobie tryb pudziana, dobra. Dobra, aha. No to ładnie wsiadł, nie? Dobra, i teraz tak, próbujemy. A. I muszę wysiąść, bo ze środka coś nie działo, ten... Kurwa, z tym jebaną... pakownicą do worków. Workownicą, pakownicą do worków. Dobra, czekajcie, ruszamy sobie z piątki, ruszamy. To nie wolno mi. Trzyma się ten rower, trzyma się ten grajdu. Idziemy sobie tam, postawimy je tam na tym i przejdziemy rowerem sobie po ten. No, Boże Święty, po fachronie. Nie wiem, zobaczymy, czy mamy ten, czy nie pamiętam, czy w tym fachrze jest zbudowany. Jak on się nazywa? No, Boże, chyba powinien być budowany normalnie ten. No, sieczkarnia powinna być budowana normalnie, nie? Ale się okaże, czy jest. Jak nie, to zajdziemy na sklepy, to chłopaki nam zmienią do sieczkarni, nie? Znaczy zmienią, dołożą, nie? Tak, tutaj mamy naszą soję. Czekajcie, zajadę sobie na łąkę. Mam nadzieję, że sąsiad nie będzie krzyczał, jak to postawię tu na razie. Tylko na chwilę. Dobra. I ręczny trzeba zaciągnąć, żeby nie ten. Nie styczyła się z góry. Ciekawi mnie tylko, czy uda się ten. Bo jeżeli wyjdzie ten. Nie, udało się. Dobra, da się go wyciągnąć, spoko. Dobra, tego wyrzucę. O, dodamy. I jedziemy po kombajn. Powykaszam to wszystko, co mam powykaszać, poprasuję i będziemy sobie ten już na następnym odcinku. Prawdopodobnie będę ten robił akcję po ten, po żniwne, nie? Mam 28, 130. Może, nie wiem, muszę zobaczyć, czy strumykiem da się rozsiewać wapno. Może byśmy strumykiem rozsiali wapno. Zakupiłem takie wapno, to na ten workowane. Jakby miał w małych tych workach 50, byśmy sobie rozsiali wapno na ten. Tylko chałupy na te pola, nie? Na trawę tu na razie to pole, koło tu gdzie miała być trawa, tutaj gdzie właśnie pozarastało, nie jest zaorane. Na razie nie, tam nic nie robi, zostałem to tak jak ja, żeby to leżało górą, bo i tak teraz trawę nie zasieję, bo już nie może, bo już jest październik. I poczekam, zasieję to na ten, jak to się nazywa, zasieję to na wiosnę, nie? Dobra, dojechaliśmy tu sobie na gospodarstwo, zostawiamy sobie tutaj jak zawsze rower. O. No, oczywiście tutaj nas w tym. Zamykamy sobie wrota, żeby jakiś tam chenik nie łaził. A wróćcie, muszę zamknąć to ogrodzenie, bo chenik tam wlizie i co będzie. O. Zamknięte, to znaczy, że nikogo nie ma. A mamy się to, dobra, to nie musimy dokładać. To jest na przycisk. Wyczkarnie się ten.
Robi dobra. To założyliśmy sobie sieczkarnię, gonimy. Jadę, wykoszę sobie tą soję. Później po soję, jak już wykoszę tą soję, to zrobię sobie ten. Będziemy sobie spresować. Chyba, że nam czasu nie zbraknie, bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, 20-25 minut to jest max, które chcę odcinki robić. No ale widzisz, nawet nie podniosłem hedera. Zapomniałem. Na początek to będę rozwijał się, żeby jeżeli chodzi o pola, to tam gdzieś we wsi będę kupował, bo to widzę, że takie malutkie kawałki są, to wykupię pierwsze te najmniejsze kawałki. Później będę kupował to największe. Nie włączyłem tego ani świateł, bez świateł przejechałem, ale to nic na tamtej drodze można, bo tam nie jeździć ten. Policja w ogóle nie jeździ, także można. O, czekajcie. Dobra, zaczynamy żniwo łubinu. Prawdopodobnie od razu ten łubin cały chyba ten, nie będę czekał na, jak to się nazywa, nie będę czekał na, no, Boże Święty, na... No, na cenę czy coś, trzymał, przetrzymał, bo tylko od razu to wezmę, to schandluję w kibieni mater i będzie spokój. Na coś to czekać darmo na cenę, nie? Jadę to od razu, sprzedam. Pieniędzy nigdy za wiele, a im więcej pieniędzy teraz na koncie na początku serii, tym później lepiej się, szybciej się będzie rozwijało. Następnym ciągnikiem, jaki planuję kupić, to albo jest jakieś 60-konne, takie, żeby był właśnie nie większy, nie, o wiele, znaczy nie, nie o wiele większy właśnie mocowo od tego, od siątki, żeby właśnie dało radę target ten zestaw uprawowo siewny, nie? Bo siątka nie daje rady, chyba że ktoś z was by miał ten coś takiego jak zaczepiano na przedni zaczep obciążnik, to moglibyśmy im podesłać. To bym wtedy 60 siął. Bo na pusto, jak poczepię na pusto siewnikiem, to się dzieje takie coś, że po prostu ten. Jak to się nazywa? Że po prostu nie daje. No, Boże Święty. Że znaczy, no nie daje, że po prostu, że przód dęba staje i nie mogę skręcać, co nie? A jak jeszcze dowala 250 litrów nasion. To w ogóle nie będę musiał mógł nawet ruszyć z nim, nie? Także w następnym odcinku będę powiem wam, gdzie jeszcze ten. No gdzie co będę planował siać, to drzewo będę musiał też kupić tą i zryzać jej tutaj, bo jest niepotrzebne. Darmo będzie zawadzało, albo zrobić takie coś, żeby był ten. No trawo, tylko po prostu deczko obsiać koło tego drzewa, żeby było wiadomo tyle, ile ten, nie? Mniejsza sobie ten kurz, bo nic nie widzę. Dobra, mam to. Teraz tutaj trzeba zrobić te dwa razy poprzecznik. Będę jeździł właśnie tak dookoło, znaczy dookoła, dlatego że właśnie, żeby mieć z lewej strony rurę wysypową, żeby w razie było, jak będę musiał, nie będę mógł, nie dojadę do końca czy coś, to żeby właśnie ten, no, żeby na przykład cofnąć sobie, wykosić kawałek i ten, i móc podjechać pod rurę wysypową, nie? Zapomniałem ten jeszcze wgrać na ten odcinek, może następny, jak mi się uda, to wgram sobie już ten ugniatane ściernisko, postaram się wgrać. Jakieś nowe tekstury, belek czy coś, coś czy nowe tekstury orki, jak znajdę jakoś, czy coś. Wgrywam to sobie wszystko, bo to na oryginalny jest chujowo, za przeproszeniem. Źle to wygląda.
Tylko że pierwszy, nim sobie powgrywam tekstury, to sobie zrobię kopię zapasową tych oryginalnych tekstur, bo kiedyś zrobiłem właśnie, wgrałem i zrobiłem kopię zapasową i później musiałem usuwać farminga i wgrywać od nowa. Powiem wam, że nawet sypie ten ubin, jak na ten. Zobaczymy, jak dojdziemy do końca. Raz dookoła i dwa i cztery poprzeczniaki. No ale jak to na ten, jak to się nazywa, jak to na ubin zostało, zawsze ubin mniej sypał, nie? Dlatego, że mniej sypał, dlatego był taki drogi. To następny odcinek, posprawdzam sobie właśnie już ceny tych nowych, ceny, jak to się nazywa, ceny ciągników. Zobaczę, który wyjdzie mi najtaniej. Mam 28 tysięcy na koncie, to tak myślę, jak sprzedam ten łubin, może od razu owiec bym sprzedał ten, jakby się udało. Potem to bym zobaczył, jak to się nazywa, o, mam 900 litrów, no nawet, powiem wam, że nawet sypie, nie? Dobra, poczekajcie, zrobię sobie tak, że sobie zajadę. Sobie cofnę, o. Ja tylko sobie podjadę. A, na tym, na ręce nie utrzymałem. Dobra, też zrobię właśnie ten, zrobię też taką miniaturkę, tylko że z drugiej strony, znaczy miniaturkę, no fotkę na miniaturkę, nie? O, mamy. Dobra. O, czekajcie, będzie 80, muszę się wrócić, muszę ją zgasić. Podaj mi paliwo. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, żeby nie ten nie latać tego, bo mnie wciągnie w końcu ten header, będą jaja. Powiem wam, że na razie nie będę kupował, nie myślę na razie nad jakimś tam kombajnem, żeby kupować. Słuchajcie, wyciszę sobie tylko te dźwięki z tego. Nie myślę tam nad jakimś kombajnem czy coś, bo to nie ma na razie sensu, ten fachr na razie mi wystarczy. Naczelnik nowy by się przydał. No to mówię, to może w następnym odcinku coś powiem wam, co bym chciał kupić. A jak nie, to ten. Może za 2-3 sezony dopiero bym coś nowego kupił. Mam 28, tak jak mówię, mam 28 tysięcy teraz. No to sprzedam tą soję, całą to soję będzie, nie wiem, może jak 2 tony ukoszę soi, to będzie dobrze. No niech będzie po 2000, daj przychód, czy 1,5, nawet to nie będzie 3000, to będzie 31. Z owsa niech wezmę też 600 zł, bo tam też za 2 tony jest. No co ja mogę za to kupić? Nic. Jedynie co, to może jakiś hektar pola bym dokupił jeszcze, no to się okaże. Zobaczymy, coś może większego kupię, nie? Jakiś większy areał. Tak żeby miał ten, kurde, zasunąłem w ten. To żeby miał, no, jak to się nazywa. Żeby mógł mieć większy ten, nie? W następnym sezonie już będzie lepiej, bo będę już miał wszystkie pola, może powiedzieć, które mam poobsiewane. Tam już na jednym polu jęczmień nie rośnie, to tutaj po soi wleci ten, prawdopodobnie wleci i pszenica. A po pszenicy ten, po owsie wleci prawdopodobnie soja. Tak mi się wydaje, soja albo może, nie no, kukurydzy nie mogę zasiać, bo nie mam tego. Chyba, że w następnym sezonie bym zasiał sobie ten, właśnie tam kukurydzę. Ale nie, bo będziemy mieli trawę na kiszonkę, nie?
Znaczy na kiszonkę trawę będziemy mieli, to na początku będę karmił te cielaki sianem, a później będę karmił je normalnie tym. Jak to się nazywa? No. Kiszonką, nie? Chyba jest 15 minut odcinka, to chyba nie zdążymy dzisiaj sprasować wszystkiego. Ja sobie sprasuję, to poza tym pozbieram. Sprasuję, pozbieram sobie poza odcinkiem najwyżej. Dlatego mówię, żebym musiał kupić drugi ciągnik, żeby może był ten. Żeby robić dwie lub trzy akcje na jednym odcinku, a nie na przykład jedno koszenie tylko. Bo na ostatnim też było koszenie i teraz też będzie koszenie. Zaraz wam się znudzi to. Dobra. Tam część wysypał, to nic. Dobra, bo zrobimy tak, że ja przerwę to koszenie. Zostawię go tutaj, dokończę sobie poza tym. Jak to się nazywa? Poza odcinkiem. Samo tutaj zostawię ten plan. Pójdziemy, podepniemy prasę, pójdziemy teraz prasować sobie. Mamy jeszcze z 10 minut odcinka, to akurat. Zdążymy. Część pola sprasować. I to wszystko poza odcinkiem sobie jako taka pozbieram. No, wierzę sobie to dwukółko powożę. Na następnym odcinku wam pokażę, co udało mi się zrobić. I już będą prawdopodobnie będą pierwsze prace pożniwne. Poza odcinkami, nie? Znaczy poza odcinkami mówię, na odcinku. Masz jeszcze, żeby przyjść do niego. Chciałem, że przyjedzie dziad. Ja przelecę sobie na tym. Przez ulicę, nie? Bez zatrzymywania się, ale niestety. A, zapomniałem wam powiedzieć, że kupiłem sobie kilka baniek ropy, co nie? Żeby zatankować tą piątkę, bo miałem wczoraj pół zbiornika, jak żeśmy kosili owiec. I po prostu zabrakło mi, jak zacząłem orać, to zabrakło mi dosłownie ten... paliwa, nie? Dobra, czekajcie, sobie otworzę wrota. Dobra, wjeżdżamy, zajeżdżamy, podczepiamy sobie praskę. Pierwsze zdymiemy sobie tam, pójdziemy sobie zdymiemy pierwsze, jak to się nazywa, no. Nie to było, gdzie było ten? Kurde, nie pamiętam, gdzie była zdymowana ta. A tu była zdymowana ta, dobra. Jak mówię, trochę sprasuję, tutaj jeszcze mamy z... minut odcinka, to sobie zacznę prasować, do końca sobie poza odcinkami to pracę. A później normalnie zrobię sobie na tym i pozbieram sobie kostki i w następnym odcinku wam powiem, ile miałem owsa i tak dalej, nie? Dobra, gonimy, bo nie ma czasu. Zajadę na pobocze, żeby zamknął wrota. Weźmy, jakby ktoś jechał. On poczeka chwilę, będzie sklep chciał zajrzeć, to poczeka chwilę. Zamykam wrota, bo w chałupie nie ma nikogo. Na podwórku też nie ma nikogo, a złodzieje czekają tylko na takie akcje. O, czegoś laga dostałem, nie wiem dlaczego. Zobaczę z soi, czy da się ten, jeszcze zapomniałem. Czy da się z soi normalnie robić pożywkę dla tych, dla... Proszę, bo jeżeli na przykład zanim ją sprzedam,
Pierwszy tylko zobaczę, da się robić pożywkę z tych z prosiąt, bo jeżeli się da robić pożywkę z prosiąt, znaczy pożywkę pasza dla prosiąt, to nie będę sprzedawał, tylko będę sypał wszystko tam pasza dla prosiąt, żeby te prosiaki rosły, żeby może było je spieniężyć, nie? Jak najszybciej. Jeszcze tak będę musiał trochę temeru zakupić, ale to się kiedy indziej zakupi. Zakupię to znaczy kiedy indziej, poza odcinkiem gdzieś zakupię, nie? Chociaż nie, przecież zapomniałem się, że wam pokazałem na ostatnim odcinku, że ja mam przecież worki, to może było wsypać tym zwierzakom, nie? Dajcie, rozłożymy to sobie. O. Też. Oho, coś się stało, zawiesiła się gra. Zajebiście. To ja wrócę po krótkiej przerwie. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Dajcie, zrobię sobie tylko tą miniaturkę. Wywaliło mi farminga, nie wiem dlaczego. Dobra, zasiadamy i opuszczamy podbierak. Palimy ją. I lecimy. Kochudy sobie włączę. Lecimy z presowaniem. Nie czekajcie, bo za dużym biegiem będę. Jedynko będę prestował, nie? Akurat ten. Akurat będzie ten. Jak w realu, można powiedzieć. Tak jak mówiłem, tutaj poleci prawdopodobnie soja, po miejscu soi będzie albo jęczmień, albo pszenica, jeszcze nie wiem. Tam za chałupu, gdzie jest zora, no to tar właśnie nie wiem sam do końca, co mam siać. Pomyślę nad tym jeszcze. Może wszędzie zasieje jęczmienie, żeby nie ten... No, żeby było na każdym polu to samo, żeby nie trzeba było się męczyć, nie? Przetrzymywanie, bo zasieje tu pszenica, tam to, tam siam, to i później będzie ten... Jak się musiał męczyć z przetrzymywaniem. Dobra, dojadę do końca. Ładnie zakończę ten odcinek. Częsny. Zrobię to do końca poza odcinkami. Wykoszę też sobie do końca poza odcinkami i wszystko wam pokażę po w następnym odcinku, co się wydarzyło i w ogóle, nie? Dobra, to by było na tyle dzisiaj. Jak się komuś podobało, to nie zostawię paczkę w górę. Ej, trzymajcie się, do następnego.